Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj lekcja o stylach w naszej aplikacji robionej w Bubble. Do czego one służą, już Ci pokazuję. Jak bierzemy sobie jakikolwiek element w naszej aplikacji tutaj, to mamy możliwość wybrania stylu. Pozwala nam on zbudować taki szablon wyglądu i działania naszych elementów, naszych kontrolek. Na przykład chcemy, żeby wszystkie nasze teksty w nagłówku typu 1 wyglądały w taki sposób, żeby one miały taką czcionkę tej wielkości, tego typu, takiego koloru, wycentrowaną, wyśrodkowaną, ustawioną do lewej itd., itd. I jeśli chcemy, żeby wszystkie nasze nagłówki wyglądały tak samo, to wystarczy, że bierzemy sobie taki nasz tekst i ustawiamy, że mają ten dokładnie styl. I te style możemy sobie edytować. Tutaj przechodzimy do zakładki style. Mamy możliwość edytowania tych styli. Możemy sobie wybrać wszystkie style, które dotyczą na przykład tekstów i edytować je. Zróbmy sobie preview naszej aplikacji i zobaczmy. Mamy dwa teksty w stylu H1 i teraz edytujemy sobie ten styl, na przykład zmieniamy mu kolor na taki troszeczkę jaśniejszy. Robimy, zobaczcie, F5. Wszystkie nasze teksty się ładnie podmieniły. To nam pozwala bardzo fajnie utrzymywać spójność wyglądu naszej aplikacji, bo wszystkie nagłówki wyglądają teraz tak samo. I możemy też dodawać nowe style, add style, wybierać sobie tutaj na new style i określać sobie, jak będzie wyglądał. On musi dotyczyć jakiegoś elementu, więc wybierzmy sobie na przykład tekst. Tekst jest, tworzymy sobie i tutaj wybieramy. Ma być na przykład taki różowy, wielkość ma być taka i na przykład warunek. Jeżeli ktoś najedzie na ten tekst, this text is hovered, to wtedy możemy sobie zmienić kolor naszego tekstu na przykład na zielony. O, w ten sposób. Zobaczmy teraz, jak go wykorzystać. Znowu bierzemy sobie tekst i szukamy tego naszego stylu, który nazwaliśmy new style. Jest malutki, F5. Odświeżamy sobie naszą aplikację. Zobaczcie, jak najadę, to mam na zielono zaznaczone. Więc tym sposobem mogę też ten styl wykorzystać gdzieś indziej do innych pozostałych tekstów, tak żeby mieć właśnie spójną aplikację. Możemy też sobie oczywiście ten styl usunąć, ok, i zaaplikować jakiś styl. Tutaj jest cały szablon, taki dem, motyw cały. Możemy zaaplikować do naszej aplikacji tak, żeby te wszystkie nasze style przyjęły jakiś standard, który określi nam Bubble, czy tam zaproponował. Zobaczcie, jest kilka takich styli, więc możemy sobie tutaj wybrać coś innego, żeby ta nasza aplikacja na dzień dobry wyglądała inaczej i z tych styli będziemy sobie zaczynali. To, co jeszcze jest tutaj ciekawe, to są zmienne związane ze stylami. Możemy sobie określić na przykład nową czcionkę, którą tak, żebyśmy mieli ją po prostu pod ręką, na przykład dać tu sobie jej nazwę new font. Description damy sobie taki sam, create tworzymy, wybieramy sobie na przykład PT Sans. Zobaczcie, teraz mamy na przykład w tych naszych stylach łatwo dostęp do tego, bo jest on gdzieś tu na górze. Nie musimy szukać tutaj niżej PT Sans, tylko jest określone na górze obok naszej app font, którą wybieraliśmy przy tworzeniu aplikacji w pierwszej lekcji. Mamy tutaj new font, który też mamy szybko dzięki temu pod ręką, mimo iż on jest gdzieś tutaj niżej, ale nie musimy sobie scrollować i szukać tego gdzieś daleko. I tak samo jest z kolorami. Zawsze podczas robienia tych styli możemy tutaj sobie określać, wybierać jakieś kolory, ale zobaczcie, mamy tutaj kilka kolorów zmiennych ustawionych do pomocy. Możemy je sobie zedytować, możemy je sobie tu zmienić, jeżeli są nam, któryś z nich jest niepotrzebny i chcemy, żeby wyglądał inaczej, a możemy, jeżeli te wszystkie są fajne i spoko i już sobie to pookreślaliśmy i brakuje nam jeszcze jakiegoś koloru, to możemy sobie dodać nowy kolor, new color. Tutaj dać też do niego jakiś opis, żebyśmy wiedzieli, do czego go wykorzystujemy i określić go sobie, na przykład, że będzie wyglądał w taki sposób. I teraz zamiast za każdym razem tutaj szukać sobie tego albo brać ten chyba hex naszego koloru, możemy go sobie tutaj wybrać z tej listy, bo tu go sobie daliśmy new color, zobaczcie, i mamy dzięki temu pod ręką i zawsze będziemy mieli do wykorzystania właśnie ten sam kolor, a jak nam się kiedyś znudzi, to możemy sobie wrócić do tych kolorów, zmienić tutaj na coś innego, odświeżyć naszą aplikację i cieszyć oczy nowym kolorem. I to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tej właśnie lekcji. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i serdecznie zapraszam Cię do kolejnej. Cześć!